dobry Państwu, witam wszystkich gości zaproszonych, którzy są dziś na dzisiejszej konferencji. Teraz oddaję głos panu mecenasowi, aby wyjaśnił konkretnie o co chodzi, czego dotyczy dzisiejsze spotkanie. Panie mecenasie, bardzo proszę o zaprezentowanie. Witam serdecznie osoby przybyłe na konferencję, której przedmiotem jest dyskusja na temat błędów ustrojowych. Historycznie datę określiliśmy na 47 rok. Natomiast końcową datę można wyznaczyć na dzień dzisiejszy, która ma, te błędy ustrojowe mają bezpośredni wpływ na paraliż decyzyjności osób, które sprawują najwyższe funkcje w państwie. Dlatego data bieżąca tego paraliżu decyzyjności, że proszę zwrócić uwagę, w ramach uwarunkowań związanych z tworzeniem prawa czy tworzeniem systemu prawa, gdzie takim najwyższym aktem, gdzie reguluje organizację czy sposób funkcjonowania wszystkich organów w państwie, jest konstytucja. Chciałbym na wstępie przytoczyć krótki przepis z ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 roku w rozdziale pierwszym Najwyższe Organy Rzeczpospolitej Ludowej. Artykuł 2. Najwyższymi organami Rzeczpospolitej Polskiej są w zakresie ustawodawstwa Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości niezawisłe sądy. Proszę zwrócić uwagę, że czasami my w swojej świadomości możemy przyjmować, że normy prawne, które aktualnie obowiązują, zostały opracowane czy wymyślone przez te osoby, które pracowały w ramach komisjach nad konstytucją z 1997 roku. Natomiast nie bez znaczenia jest czas historyczny cytatu ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 roku. Dlatego, że w wiedzy notoryjnej, czyli tej, której wszyscy posiadamy, przecież na podstawie konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku władzę ustawodawczą sprawuje Sejm, władzę wykonawczą rząd, prezydent i prawda, jako uzupełnienie tej władzy ustawodawczej jest jeszcze Senat. Więc proszę zwrócić uwagę, że te instytucje, które funkcjonowały w 1947 roku, w zasadzie w żadnym razie organizacyjnie nie różnią się niż te, które funkcjonują obecnie. Dlaczego podałem przykład z 1947 roku? Dlatego, że również do wiedzy historycznej mogę się odwołać w zasadzie wszystkich, że wówczas, w tym okresie czasu, jakby zewnętrzne instrumenty miały wpływ na bezpośrednią władzę czy organizowanie funkcjonowania organów państwa na bieżące życie społeczeństwa. Natomiast na podstawie konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku żyliśmy do tej pory w takiej świadomości, że jest inaczej, że jest bardziej demokratycznie. A przecież, gdy do władzy doszła jedna partia, Prawo i Sprawiedliwość, która ma większość w ramach tych wszystkich instytucji, to znaczy to z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość wywodzi się Prezydent Rzeczpospolitej, to z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość większość ma Sejm, Senat, to właśnie w ramach tego ugrupowania jest próba ingerencji we władzę sądowniczą,
co miało wyraz w wielu analizach medialnych różnych osób, które sprawują wymiar sprawiedliwości, którzy wykładają profesorów na uczelniach, że w ramach tego również tej większości sejmowej, większości zdobytej również w postaci właśnie władzy prezydenckiej, jedna partia może decydować w zasadzie i podejmować decyzje z dnia na dzień. Z dnia na dzień to znaczy również obejmuje porę nocną, że te zmiany mogą również być wprowadzane w sytuacjach, kiedy obywatele, całe społeczeństwo no, nie ma możliwości do tego, że po codziennej pracy w ciągu dnia udaje się na odpoczynek. Więc te zmiany w prawie mogą również występować w nocy, wtedy, kiedy obywatele, można powiedzieć, odpoczywają czy śpią. Natomiast trzeba się zastanowić nad jedną taką zasadniczym zagadnieniem. Bo przecież też wszyscy wiedzą i niektórzy się smucą, niektórzy się cieszą z tego, że tak naprawdę jedna osoba sprawuje tą władzę w państwie. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński. To znaczy ma wpływ na władzę ustawodawczą i wpływ na zmiany, które są w prawie. Ma wpływ na to, kto będzie premierem, ale nie tylko na to, jaką będzie politykę prowadził i jaki będzie zajmował stanowisko między narodami świata, czyli na zewnątrz, jak również w ramach sprawowania władzy tutaj wewnątrz w kraju. Dotyczy to przede wszystkim, czy nade wszystko również tego, wynagrodzeń osób, którzy podejmują pracę w rządzie. Najbardziej ewidentnym tego przykładem jest fakt, gdy premierem była pani Szydło. Podjęła swoją decyzję w ramach kompetencji premiera, że ministrowie i osoby pracujące w ramach rządu otrzymały nagrody za swoją pracę. Natomiast zostało to zmienione przez osobę, która faktycznie ma wpływ na decyzyjność w kraju. To najbardziej obnażyło ten system, że zdanie Jarosława Kaczyńskiego ma również takie znaczenie, że ta decyzja w ramach kompetencji przez premiera Rzeczpospolitej podjęta została zmieniona, czy też została podjęta próba zmiany tej decyzji w taki sposób, żeby ministrowie oddali te nagrody. To są szczegóły, które mogą wszystkich zadziwić, tylko w ramach funkcjonowania organów państwa obnażają błędy ustrojowe systemu prawnego, w porządku prawnego, w którym funkcjonujemy. Bo przecież Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku została przyjęta przez mniejszość obywateli Rzeczpospolitej. Przez mniejszość. O uznaniu tej konstytucji za ważną zostało stwierdzone to uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1997 roku, w którym Sąd Najwyższy w sprawie sygnatura akt 3SW 435/97 podjął uchwałę następującej treści. Referendum konstytucyjne przeprowadzone w dniu 25 maja 1997 roku na podstawie zarządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku jest ważne. Gdy analizujemy motywy
za którymi, które przemawiają za treścią tej uchwały, to analiza faktyczna tego stanu rzeczy powoduje, że w zasadzie nie mają znaczenia okoliczności związane z zdaniem społeczeństwa. Tak naprawdę, czy większości społeczeństwa. Zadziwiający jest pogląd wyrażony w treści tego uzasadnienia, że w zasadzie Sąd Najwyższy nie kryje, nie jest kryty intencja przyjęcia tej konstytucji, aby ją przyjąć za wszelką cenę. W toku debaty sejmowej dominowały wypowiedzi przeciwne uzależnieniu skuteczności referendum od liczby uczestników głosowania. Szansę przyjęcia nowej konstytucji uważano za dobro ważniejsze niż ryzyko poparcia jej przez mniejszość elektoratu, a oczekiwania w referendum frekwencji przekraczającej próg 50% osób uprawnionych oceniano jako nierealne. Twierdzono też, że wynik referendum powinien być wyrazem świadomego wyboru, a nie obywatelskiej bierności. Tymczasem przyjęcie określonego kworum udziału w referendum sprawiłoby, że o jego losach decydowaliby faktycznie ci z obywateli, którzy do głosowania nie poszli. Przyjęcie w referendum progu uczestnictwa oznaczałoby ponadto nałożenie na obywateli obowiązków politycznych, gdy tymczasem zainteresowany ma wolny wybór uczestniczenia albo nieuczestniczenia w głosowaniu, chociaż skutki tego wyboru nie mogą być przerzucane na państwo. Podkreślano wreszcie, że nieprzyjęcie konstytucji z powodu zbyt niskiej frekwencji nie przyniosłoby ustrojodawcy jednoznacznych informacji, które mogłyby wykorzystać w toku dalszych prac nad ustawą zasadniczą. Przytoczone argumenty pokazują, że sposób uregulowania referendum konstytucyjnego nie był pozbawiony aksjologicznego uzasadnienia, co nie wyklucza ferowania różnych jego ocen. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, żebyśmy może po około 20 latach, ponad 20 latach funkcjonowania tej konstytucji podjęli ocenę systemu politycznego, który funkcjonuje w ramach funkcjonowania tej konstytucji i jego organów. Powinniśmy być wdzięczni Platformie Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości, że obnażyli sposób i jakość funkcjonowania organów państwa. Zaznaczam, powinniśmy być wdzięczni za to, że obnażyli sposób i jakość funkcjonowania organów państwa. Będąc na spotkaniu w grupie osób, które interesują się funkcjonowaniem państwa, otrzymałem zdjęcie, które mnie bardzo zadziwiło i zastanowiło jednocześnie. Na tym zdjęciu, w których ktoś składa życzenia zdrowych i spokojnych świąt, przywrócić godność prawu. W jaki sposób przywrócić godność prawu? Można zadać sobie pytanie, w jaki sposób przywrócić godność prawu? Przede wszystkim, zastanawiając się nad tym zagadnieniem, trzeba przyjąć założenie tego rodzaju, czy prawo i organy państwowe mogą mieć ludzką twarz. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia, że my troszeczkę zostaliśmy uwikłani w skomplikowany sposób myślenia i tajemniczy sposób
myślenia na temat prawa, funkcjonowania organów państwa, podczas gdy prawo nie powinno mieć dla społeczeństwa żadnych tajemnic, a tym bardziej dla społeczeństwa nie powinny mieć tajemnic twarze, które sprawują czy wykonują władzę w interesie obywateli. Powinni ludzie mieć samodzielny sposób i możliwość wnioskowania na temat tego, czy osoby, które sprawują władzę, wykonują władzę w imieniu i na ich rzecz, mają ludzką twarz. Jest taki czas aktualnie, że może zniechęcać wszystkich do tego, żeby zajmować się sprawami publicznymi. Dlatego, że zarówno organy, a za nimi osoby, które sprawują czy też wykonują władzę, no nie wykonują tej władzy w sposób czy też na rzecz czy w interesie społeczeństwa. A w czyim interesie wykonują tą władzę? Czy w czyim interesie? Należy zadać pytanie, w czyim interesie, w jakim interesie, jakie interesy reprezentują? Przede wszystkim prawo ma służyć społeczeństwu. A służyć społeczeństwu, to nie należy rozumieć tego inaczej, jak to, że służy konkretnej osobie. Że prawo służy konkretnej osobie. Kazuistyka jest to słowo, które w prawie rzymskim było rozważane przez osoby, które zajmowały się tworzeniem prawa, czy analizą prawa, czy debatą publiczną w czasach rzymskich, była bardzo złym systemem tworzenia prawa. Kazuistyka to znaczy, że prawo jest tworzone dla konkretnego przypadku, kazuistycznie, czyli mamy sprawę i my zmieniamy prawo, tworzymy prawo. Wtedy tworzymy prawo, kiedy powstało jakieś zdarzenie. To dla społeczeństwa jest taki sygnał, że osoby, które tworzą prawo, nie myślą na tym, jakie ma mieć zastosowanie to prawo, czy jak ono będzie służyć konkretnej osobie, czy konkretnym osobom społeczeństwu. Czyli jest ono tworzone w taki sposób, że w zasadzie jest ryzyko, że tak naprawdę ten cel, który jest zamierzany przez osoby, które tworzą, jest niezrozumiały. Po co tak naprawdę są tworzone zmiany w prawie? Nie bez znaczenia przywołałem tutaj wypowiedź Sądu Najwyższego, że ta konstytucja, która miała tak naprawdę chronić czy być takim odniesieniem dla stabilności funkcjonowania organów państwa, miała chronić demokratyczny ustrój państwa prawa, stała się narzędziem w zasadzie przeciwnym od celu zakładanego. A dlaczego? Sąd Najwyższy zgodził się na to, aby mniejszość zadecydowała o tym, że to referendum, które zostało uznane za ważne, zadecydowała o przyjęciu tej konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę mniejszość obywateli, która wybrała w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, mniejszość społeczeństwa, doprowadziła do tego, że Prawo i Sprawiedliwość zawładnęła wszystkimi organami.
I to jest taki najbardziej widoczny skutek braku zaufania do społeczeństwa. Że jeżeli osoby pracujące w komisjach konstytucyjnych zgodziły się na to, żeby w ustawie konstytucyjnej z 1992 roku został zawarty przepis 11, który mówi, że przyjęcie w referendum konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała się za nią większość biorących udział w głosowaniu. Czyli mogłoby pójść dwie osoby z naszego społeczeństwa, oddać głos i ta konstytucja byłaby ważna, bo jest większość. Mogłaby pójść jedna osoba, oddać głos i ta konstytucja mogła być uznana za ważna. Podczas gdy w tej samej ustawie konstytucyjnej wszystkie zmiany, wszystkie te jakby tryby procedowania nad tą konstytucją, które wymagała ta ustawa konstytucyjna, są podejmowane. Komisja konstytucyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Czyli prace nad tą konstytucją odbywają się w ten sposób, że osoby, które chcą dokonać jakichś zmian, muszą w ramach swojej dyskusji przekonać co najmniej połowę osób z członków komisji, żeby było to w ogóle procedowane i miało znaczenie dla tej konstytucji. Więc jest tutaj najbardziej wyraźna sprzeczność tej samej ustawy. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku. Czyli ważne procedowanie nad przyjęciami konkretnych zapisów zmian w projekcie konstytucji, nad projektem konstytucji 1997 roku jest przyjmowane na podstawie właśnie regulaminu Komisji Konstytucyjnej, gdzie ich ważność to jest co najmniej połowa członków i większość do głosowania. Natomiast przepis 11 tej konstytucji stanowi, że przyjęcie w referendum konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała się za nią większość biorących udział w głosowaniu. Nie do końca tak jest, że ten przepis został prawidłowo zinterpretowany w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1997 roku. Dlatego, że ta ustawa konstytucyjna do ważności referendum odsyła do ustawy referendalnej z 29 czerwca 1995 roku. I w tej ustawie referendalnej przepisy skonstruowane są w ten sposób, że z punktu widzenia istotnych spraw, ważnych z punktu widzenia państwa, referendum będzie uznawane za ważne wtedy, kiedy w głosowaniu weźmie udział ponad połowa osób biorących udział w głosowaniu. Więc sprzeczność polega na tym, że konstytucja, która można powiedzieć, że reguluje wszystkie organy państwa, jest, można powiedzieć, fundamentem państwa, została wyłączona z tego wymagania. To znaczy politycy, którzy brali udział w tworzeniu tej ustawy, zostali zwolnieni z obowiązku pracy na rzecz społeczeństwa w ten sposób, żeby przekonać społeczeństwo do tego, żeby rozumieli tą konstytucję, że ona jest dobra, że należy ją przyjąć.
że może o niej zadecydować większość, że możemy oddać społeczeństwu z czystym sumieniem nasze prace, nasz wysiłek, że ta konstytucja, o tej konstytucji, że będzie ona przyjęta, może zadecydować większość osób biorących udział w głosowaniu. Politycy na podstawie norm prawa, które sami tworzą w ramach Sejmu, Senatu, sami z siebie zwolnili z obowiązku wykonania pracy na rzecz społeczeństwa. Więc nie bez znaczenia odwołałem się do Konstytucji z 1947 roku, że mniejszość, naprawdę znikoma mniejszość, zadecydowała o tym, nad kształtem tej Konstytucji i nad jej w dalszej kolejności przyjęciem. Może jest taka sytuacja, że ten chaos, który funkcjonuje w debacie publicznej, że partie polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska obnażają intencje sprawowania władzy. Obnażają intencje sprawowania władzy. Że tak naprawdę to ważne jest to, jaki my stworzymy siebie wizerunek, czy jaki my stworzymy pozory sprawowania władzy dla ludzi. Bo do tego w istocie sprowadza się działalność polityków, żeby tworzyć pozory działalności politycznej, czyli pozory służby publicznej przy tworzeniu prawa. Bo przecież jak można formułować czy tworzyć prawo, jeżeli posłowie sami nie są prawnikami? To jest zastanawiające. Że mają tyle odwagi. Dlaczego mają tyle odwagi? Żeby tworzyć prawo, nie będąc prawnikami. Kluczowa odpowiedź jest to, że nie ma odpowiedzialności za tworzenie prawa i stosowanie tego prawa. Że dlatego ludzie są odważni, żeby zostać posłem, że tak naprawdę nie jest nikt rozliczony ze swojej pracy. To znaczy nie jest rozliczony ze swojej służby. Jest rozliczony z wynagrodzenia. Natomiast nie jest rozliczony z pracy. Bo problem nie sprowadza się do tego, żeby premier Rzeczpospolitej, ministrowie zarabiali, mieli problemy związane z finansami funkcjonowania czy utrzymania rodziny. To nie jest tutaj problem. Natomiast pozory sprawowania władzy do tego w istocie problem władzy sprawowają. Wynagrodzenia polityków stają się problemem dla państwa. Nie wiedza, jakość i sposób pracy na rzecz rządu czy pracy dla społeczeństwa, tylko honorarium za wykonaną pracę jest problemem. To tylko świadczy o tym, jak bardzo słabym państwem jesteśmy. Jak my patrzymy na bardzo prymitywne instynkty podsycania czy wartościowania czy napuszczania siebie nawzajem. Że do tego sprowadziliśmy przyzwolenie
że pozwoliliśmy politykom obrzydzić sprawy publiczne. A dlatego uważam, że praca polityków nie jest rozliczana. Jakość tej pracy nie jest rozliczana. Jakość pracy jest mierzona w skutkach, w efektywności tej pracy. To znaczy, jak to społeczeństwo funkcjonuje, jak odbiera, jak czuje sposób wykonywania władzy. Uważam, że kryteria doboru osób, którzy powinni zajmować określone stanowiska, czy powinni sprawować funkcje publiczne, powinien być związany tylko i wyłącznie z ich kwalifikacjami. Nie lojalnością w zakresie określonego ugrupowania. Dlatego, że lojalność względem własnego ugrupowania buduje podłoże do korupcji. W zasadzie lojalność względem własnego ugrupowania prowadzi do pozaoficjalnych celów wykonywania funkcji publicznych. Jest to również powiązane z wynagrodzeniami polityków, którzy chcą w oczach społeczeństwa zarabiać bardzo niewiele. Więc diagnoza błędów ustrojowych po 20 latach funkcjonowania konstytucji powinna być dla społeczeństwa jednoznaczna. Przecież tak naprawdę od 1989 roku, od przemian, które miały prowadzić nasze społeczeństwo do wolności, do braku lęku, strachu o własne zdrowie, o własne życie, o wolność, o tym, że państwo nie będzie ingerować w leitmotiv społeczeństwa, w najbardziej intymne sfery obywateli. To taki stan rzeczy, za taki stan rzeczy, za taki sposób procedowania odpowiada w zasadzie kilkanaście osób w państwie. Bo od 1989 roku za całe przemiany ustrojowe i tworzenie prawa każdy z Polaków wymieni osoby, które funkcjonują czy funkcjonowały w systemie politycznym historycznie. Jest skład osobowy, jest niezmienny. Skład osobowy osób, które wykonują władzę publiczną, jest niezmienny. Czy w uwarunkowaniach demokratycznego państwa prawa jest to dopuszczalne? Czy też dlaczego zostało to przyjęte, że tak ma być? Jeżeli funkcjonuje w systemie konstytucyjnym z 1997 roku system dochodzenia do władzy przez ugrupowania czy też partie, proszę zwrócić uwagę, że osoby, które stoją na czele tych partii, w zasadzie nie zmieniają się historycznie.
i cały czas, można powiedzieć, funkcjonują w obrocie organów sprawowania władzy. W Sejmie, w Senacie, w rządzie, bo to są przecież naczelne organy państwa. Więc należy się zastanowić nad tym, czy właśnie te konkretne osoby, które prowadziły do tworzenia prawa, czy prowadziły do tego, aby ten system funkcjonował, po efektach, można powiedzieć, mamy bieżącą sytuację związaną z sytuacją, którą aktualnie funkcjonuje w społeczeństwie, że jedna partia z prezesem Jarosławem Kaczyńskim wykonuje władzę. Uważam, że taki stan rzeczy powinien uświadomić społeczeństwu, że nie jesteśmy skazani na dwa ugrupowania: Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Że ta debata publiczna, która przyjęła, czy język, który został przyjęty, gdzie walka polityczna i język, który jest prezentowany przez te ugrupowania, w zasadzie doprowadził do zbrodni. Że owocem decyzyjności, czy owocem relacji, jakie zostały wytworzone między politykami a społeczeństwem, że ten efekt tego języka, tych relacji, braku zaufania do obywateli, braku zaufania nawzajem do siebie, prowadzi do chaosu, którego efektem jest potem następcza kazuistyka. Czyli tworzenie prawa, gdy owocem polityków, czy też języka, który został przyjęty w debacie publicznej, doprowadził do takiego stanu rzeczy. Więc problem sprowadza się do tego, czy my historycznie nie mamy punktu odniesienia do jakichś wartości, które mogą ustabilizować emocje, które mogą wykazać, że Rzeczpospolita jest dla wszystkich Polaków domem, że Rzeczpospolita jest dla wszystkich Polaków miejscem spotkania, gdzie Rzeczpospolita jest miejscem odpowiedzialności wzajemnie za pokolenia i jest tak jakby miejscem, gdzie każdy może spokojnie, zaznaczam, spokojnie funkcjonować i rozumieć prawo. Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 roku można powiedzieć w swoim pierwszym artykule przyjęła normy, które są postulatem do tego, abyśmy do niego wspólnie dążyli. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów, ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. Na czele państwa stoi prezydent Rzeczpospolitej,
Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata. W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku doszliśmy do takiej sytuacji nadużycia czy też obejścia prawa, że osoba, która nie jest organem ani władzy wykonawczej, czy nie jest premierem rządu, nie jest prezydentem Rzeczypospolitej, wykonuje władzę, sprawuje władzę w sposób ukryty. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że jest takie przyzwolenie, że w zasadzie już nie musi się ukrywać, bo wszyscy wiedzą, że ta władza jest sprawowana i wykonywana przez Jarosława Kaczyńskiego. Nawet rozniosło się to, można powiedzieć, za granicę, bo osoby z zagranicy wiedzą o tym, że nie potrzebują się spotkać, jak chcą bezpośrednio dojść do źródła decyzyjności. To wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. Premier Węgier spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. Więc jest to obnażenie słabości państwa. Nasze państwo jest bardzo słabe i tak naprawdę obciachem dla osób, które sprawują funkcje ministerialne, minister spraw zagranicznych, premier Rzeczpospolitej, godzi się na to, żeby był odbierany na zewnątrz jako osoba niedecyzyjna. Więc jest to po prostu wstyd, że tutaj honor i ambicja zostały wyłączone z osób, które sprawują funkcje najwyższe w państwie. Honor i ambicja. Dlatego uważam, że powinna być rozważona, bo można powiedzieć, że analizowaliśmy problemy, natomiast powinna być rozważona sytuacja tego rodzaju, jak przywrócić godność prawu, jak przywrócić godność ustawy konstytucyjnej, która będzie regulowała i sposób funkcjonowania wszystkie organy w państwie. Więc uważam, że najlepszym punktem odniesienia jest ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku, która w artykule 5 wskazuje, że twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego. Państwo zapewnia obywatelom możliwość rozwoju i wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń. Praca, w artykule 8, praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczpospolitej. Państwo rozłącza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami. Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego. Proszę zwrócić uwagę, że Konstytucja z 1935 roku nakłada na polityków obowiązki związane z wykonywaniem swoich funkcji. Dlatego uważam, że jest ona wspaniałym dziełem, które powinno być punktem do debaty publicznej. Dziękuję. Proszę Państwa, to co tutaj się usłyszeliśmy,
Wprawdzie liczyliśmy, że obecna władza przyjdą lub przyślą swoich przedstawicieli do polemiki w tym temacie. No, stało się odwrotnie. To tylko może świadczyć o czymś innym, negatywnym do stanu faktycznego. Wiemy już dziś osobiście to, co powiedział pan mecenas, że ta konstytucja 1997 roku jest konstytucją wymuszoną, ponieważ bardzo ładnie to pan mecenas określił, jak do tego doszło i dlaczego tak się wydarzyło. Ja na ten temat wielokrotnie się wypowiadałem na różnych konferencjach, wielokrotnie w różnych filmach przedstawiałem. Ale dziś chciałem, aby społeczeństwo, aby naród polski dowiedział się tej rzeczywistej prawdy, jak to się odbyło i kto w Polsce rządzi, kto Polakami rządzi, kto nami rządzi. Rządzi jedna osoba. Ja tutaj nie będę mówił o tych skandalicznych nagraniach, tych aferach, które są związane bezpośrednio z panem Jarosławem Kaczyńskim i nie tylko, bo z czołowymi politykami PiS-u, ale to nie znaczy, że Platforma Obywatelska jest czysta. Nie, to nie znaczy. Platforma Obywatelska również ma bardzo dużo grzechów na własnym sumieniu, ale oni byli. Dziś mamy podobną sytuację, a może jeszcze gorszą. Nie chcę tutaj atakować nikogo, bo nie o to chodzi nam. My nie chcemy dzielić narodu, my nie chcemy dzielić również społeczeństwa różnych wyznań. Ponieważ Polska jest dla wszystkich, proszę Państwa. Tak, dla wszystkich narodowości. I druga Rzeczpospolita Polska jest za tym. Oczywiście, że jeżeli chodzi o konstytucję z 1935 roku, ta konstytucja jest bardzo klarowna. Tam nie ma zawiłości, nie ma kombinacji, nie można oszukiwać. Natomiast w konstytucji z 1997 roku no są zawiłości, można robić to, co się chce. Można się schować. Proszę? Można się schować. Można się schować za nią. Rządzić. Tak, dokładnie, za co się nie ponosi żadnej winy, jedynie winę partyjną. Tak, prawdę mówiąc, to nie jest żadna wina i żadna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś ma polityk, ale nie przedstawiciel żadnego organu, żadnego ministerstwa, czy też Urzędu Rady Ministrów, decydujący wpływ na wszystko, to świadczy o jednym, o tyranii. Proszę Państwa, jak można wziąć telefon, podnieść, zadzwonić do Narodowego Banku Polskiego, 300 milionów euro na budowę dwóch drapaczych mur bliźniaczych pana Kaczyńskiego. Nie będę tutaj mówił już o ulicy Srebrnej, bo nie ma sensu. Miał pan prezydent nie mówić o aferach. Proszę? Miał pan prezydent nie mówić o aferach. Nie, no o aferach nie będę mówił, bo to nie dotyczy afery, ale tak pobieżnie chcę powiedzieć, abyście państwo zrozumieli w końcu, raz na zawsze, że... Czy nie da się mówić o aferach? No, ale trzeba po prostu. Trzeba zobaczyć, że te wszystkie organizacje to jedno i to samo zło jest. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Ale szanowni państwo, ja mówię do Polaków, do wszystkich Polaków, którzy nas będą oglądać, czy chcą oglądać, czy nie chcą oglądać. Nie narzucamy woli nikomu. To jest według własnego uznania. My się zwracamy do wszystkich Polaków. Nieważne, tak jak powiedziałem, jakich są wyznań. Chodzi nam o to, aby Polska była naprawdę Polską. I my obstajemy za konstytucją 1935 roku, nie za konstytucją obecną, która obowiązuje. Wiemy z doświadczenia życiowego, co się dzieje. Dzisiaj jest tak, że zatrzymuje się kogoś na ulicy, nie wiadomo za co, prowadzi się dochodzenie, sprawa, powiedzmy, bieżące sprawy, które to są. Nie chcę tutaj mówić o ostatnich zatrzymaniach, które miały miejsce w Polsce. To nas drugie RP nie dotyczy, ale bezpośrednio nie dotyczy, ale obserwujemy te wydarzenia. No niestety, mamy taki rząd, jaki mamy i trzeba to zmienić. Ktoś może powiedzieć, że my chcemy dokonać jakiegoś przewrotu. Jest to nieprawdą. My nie chcemy dokonywać żadnego przewrotu. My chcemy, aby przejąć władzę w sposób naprawdę demokratyczny, legalny, przede wszystkim niesiłowy. I ja tutaj skorzystam z okazji i apeluję do wszystkich służb.
również do wojska i do policji. Proszę pamiętać, że nad tym prawem, które jest, jest jeszcze jedno prawo. Ono się nazywa prawo ludzkie. I naprawdę proszę rozważyć różne sprawy, gdzie my wiemy, są rozkazy, są polecenia, wy musicie wykonać, bo inaczej was zwolnią. Proszę Państwa, tak tylko się dzieje w państwie takim jak nasze w tej chwili, gdzie tutaj liczy się władza, bo mamy wszystko w rękach i będziemy robić to, co chcemy. Jest to nieprawdą. Jest to nieprawdą. Tutaj znakomicie powiedział to pan mecenas i dał wiele przykładów do osoby, zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego. Być może bywa tak, że w dużej części pan Jarosław Kaczyński nie jest informowany na bieżąco przez różne osoby ze swojego rządu, prawda? Bo taka sytuacja też może być, w co bardzo wątpię. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję panu mecenasowi i wszystkim tutaj zebranym odnośnie tej konferencji. Ubolewam, że obecna władza nie chciała się pojawić i teraz rozumiem dlaczego. Ponieważ ta prawda bardzo boli, o której tutaj dzisiaj było powiedziane. Panie prezydencie, chciałbym zadać takie pytanie, czy mogę? Proszę bardzo. Bo ja w swojej analizie tutaj prezentowałem taką wykładnię na podstawie uchwały sądu z dnia 15 lipca 1997 roku, że w zasadzie zmiany ustrojowe, konstytucyjne przeprowadziła mniejszość. Panie prezydencie, czy pan może zadeklarować, że druga partia Rzeczpospolita pozyska 60% obywateli do tego, aby przekonywać do zmiany politycznej związanej z formułowanymi projektami, czy też organizowaniem systemu prawa? Tak, proszę Państwa, ja aż tak wysoko i tak wielce w 60% nie mogę tego obiecać, a chciałbym, żeby było 70%. Ale trzeba wrócić do pewnej sprawy bardzo istotnej. Druga Rzeczpospolita Polska jest całkowicie wyeliminowana z mediów publicznych. Jeżeli nas dopuszczą do mediów publicznych, gdzie to ujawnimy całą tą zakłamaną prawdę, wówczas na pewno jest to możliwe, abyśmy te wybory wygrali. Bo musimy je wygrać, chcąc ocalić Polskę, proszę Państwa. Ale to wszystko jest w rękach narodu polskiego. Nie w rękach tylko drugiej RP. My staramy się, aby było jak najlepiej dla Polaków. Ponieważ dość mamy patrzenia na to, co się dzieje. Podwyżki, kolosalne podwyżki. Polska zresztą nie jest państwem suwerennym, bo suwerenność została utracona. Trzeba to przywrócić i dać nadzieję narodowi polskiemu, zwłaszcza temu, który opuścił Polskę za chlebem, proszę Państwa. W to miejsce mamy napływ różnych państw. I nad tym ja ubolewam, bo najpierw żeśmy wyrzucili Polaków za pracą do innych państw, Unii Europejskiej i nie tylko, a w to miejsce ściągnęliśmy inną nację sąsiedzką. I to jest złe. Dlatego będę apelował również do Polonii, ta, która, młodej Polonii, wykształconej Polonii, która opuściła Polskę za chlebem, aby wróciła i aby popierała drugą Rzeczpospolitą Polską. My chcemy naprawdę dobra dla Polski, naszej ojczyzny, a odnoszę wrażenie, że my ją tracimy. Tracimy ją pomału, musimy to zrobić. Przepraszam, czy pan mecenas mógłby się odnieść do dekretu prezydenta RP z 30 listopada 1939? Nieważność aktów prawnych władz okupacyjnych, dekret prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 roku. Dotyczy to... Mówię tak, na temat tej sytuacji, czy też tego dekretu z dnia 30 listopada 1939 roku. Może to jest tak trudny temat,
złożony temat, ale złożony nie przez treści wyrażone w tym dekrecie, tylko przez, powiedzmy, uwarunkowania tworzenia systemu od 1989 roku do teraz. I dlatego jest on bardzo złożony, dlatego że on w opinii publicznej nie jest znany opinii publicznej i nie jest prezentowany. I dlatego uważam, że ta sytuacja historyczna, która powinna być również podjęta debata, konkretna, merytoryczna, jednoznaczna, gdzie do rozważań należało przyjąć różne punkty widzenia związane z sposobem czy też ciągłością tradycji myśli prawniczej właśnie wynikającej z Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku. Bo to jest kluczowe. Sejm w uchwale w 1998 roku po przyjęciu tej Konstytucji, Sejm i Senat, Zgromadzenie Narodowe, w zasadzie w uchwale odniosło się do tym, że III Rzeczpospolita jest jakby ciągłością II Rzeczpospolitej i wartości, które zostały zaprezentowane, normy prawne wyrażone w Konstytucji z 1935 roku są respektowane, czy też powinny być respektowane. Tylko problem sprowadza się do tego, że nie sposób pogodzić tę konstytucję. Nie da się, proszę Państwa, pogodzić wartości wynikające z Konstytucji z 1935 roku z Konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku. Dlaczego nie da się pogodzić? Bo w Konstytucji z 1997 roku jest dużo pozorów, a najbardziej widocznym pozorem sposobu i jakości funkcjonowania państwa przyjętego w tej konstytucji jako demokratyczne państwo prawo, to jakby osoba Jarosława Kaczyńskiego, posła Rzeczpospolitej, III Rzeczpospolitej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, już za granicą osoby, które tam wykonują władzę, widzą potrzebę i konieczność, żeby ustalić jakiś program działania międzypaństwowego, spotykają się z tą osobą, właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. Dlatego jest to wstyd. Jest, obnaża słabość naszego państwa. To ja nie mówię w sensie tego rodzaju, że ja mam uprzedzenie do osoby. Tylko jest to najbardziej widoczny element braku funkcjonowania zgodnie z treścią Konstytucji z 1997 roku organów państwa. Jeżeli premier sprawuje władzę wykonawczą, to osoby powinny się spotykać z premierem i wiedzieć o tym, że to on jest osobą decyzyjną w naszym państwie, nie, nikt inny. Natomiast skoro w debacie międzynarodowej wszyscy wiedzą, bo przecież wywiady, każde państwo ma tutaj wywiad w naszym kraju i tak naprawdę osoba, która przyjeżdża do naszego kraju, wie, kto tutaj tak naprawdę jest osobą decyzyjną. I każda osoba, która jest przygotowana do spotkania, czy ma jakiś konkretny cel spotkania, to chce się spotkać bezpośrednio z osobą, która decyduje. Dlatego spotykają się niektóre osoby w ważnych sprawach właśnie z Jarosławem Kaczyńskim, bo jest to osoba decyzyjna. Więc dlatego nie da się pogodzić tych konstytucji
Dlatego, że tutaj w Konstytucji w artykule 3 został wyrażony taka norma, że organami państwa pozostającymi pod zwierzchnictwem prezydenta Rzeczypospolitej są rząd, sejm, senat, siły zbrojne, sądy, kontrola państwowa. Ich zadaniem naczelnym jest służenie Rzeczypospolitej. Czyli, proszę Państwa, w tej Konstytucji w zasadzie jest wyrażone takie sformułowanie, czy taka treść jak służba. Służba Rzeczpospolitej. W 1997 roku w Krakowie odbyła się kanonizacja królowej Jadwigi. I w czasie tej kanonizacji Jan Paweł II, 97 rok, czyli można powiedzieć w czasie, kiedy ta konstytucja była procedowana również w społeczeństwie. To był rok kanonizacji właśnie królowej Jadwigi, króla Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. W homilii Jan Paweł II wyraził taką myśl, że osoba królowej Jadwigi przejawiała się w tamtych uwarunkowaniach politycznych mimo młodego wieku ogromnym doświadczeniem politycznym i ogromną mądrością. Ta mądrość i jakość myśli politycznej wyrażała się przede wszystkim w tym, że jako młoda osoba oddała swoje złote berło, żeby wesprzeć Uniwersytet Jagielloński. Natomiast posługiwała się berłem drewnianym, pozłacanym. Czyli ukryła, można powiedzieć, drewno, czyli stworzyła pozory bogactwa. Jako insygnia władzy królowa Jadwiga stworzyła pozory, że jest osobą zamożną, bogatą, bo oddała nie tylko berło, ale wszystkie swoje klejnoty po to, żeby wesprzeć Uniwersytet Jagielloński. A dlaczego to zrobiła? Dlatego, żeby Rzeczpospolita była silna dzięki wiedzy, którą będą mogli ludzie młodzi zdobywać właśnie na tym uniwersytecie, że ta wiedza, którą zdobędą, będą stanowiła o potędze Rzeczpospolitej. Więc królowa Jadwiga w swojej myśli politycznej dążyła do profesjonalizmu sprawowania, wykonywania władzy, czy też do tego, aby osoby, które wykonują władzę Rzeczpospolitej, będą mieli wielkie pragnienia zrealizowane właśnie na uniwersytecie, gdzie uniwersytet jest takim miejscem zdobywania wiedzy w celu służby, w jednym celu służenia całemu społeczeństwu. I proszę zwrócić uwagę, owoce tego gestu królowej Jadwigi, złoty XVI wiek. Więc mamy piękną tradycję historyczną osób i punktów odniesienia. I to łączy nas. Takie myśli łączą nas. Nas wszystkich powinni łączyć wielkie pragnienia. Wielkie, prawdziwe pragnienia. Dlatego powiedziałem o tych kilkunastu osobach. Myślę, że każdy może w swojej analizie lat 89 do 2019 wymienić te osoby we własnych myślach bez problemu. To jest codzienna analiza dzienników wiadomości telewizyjnych. Kilkanaście osób ma wyłączność prezentowania myśli politycznej, wyłączność prezentowania myśli prawnej, wyłączność. I w jaki sposób służy to społeczeństwu? Jakie są owoce tej myśli politycznej?
Owocem tej myśli społeczeństwa jest, że społeczeństwo zaczęło się bać angażować w politykę. Że społeczeństwo jest zniechęcone, zniesmaczone. Zniesmaczone jest gestami, zniesmaczone jest językiem, zniesmaczone jest normami. Dlatego, że polityka nie przestała mieć ludzką twarz. Stąd uważam, że mamy w naszej historii punkty, które, z których powinniśmy wybrać. Wybrać, bo przyszedł czas, że z naszej historii wspólnej, a mamy długą historię, powinniśmy wybrać punkty, które będą łączyć nas. Które będą tworzyć Rzeczpospolitą, czyli dom dla wszystkich. Przecież pan prezydent tutaj sformułował taki pogląd, że my wyjechaliśmy za granicę, czy te nasze dzieci, natomiast przyjechały tutaj osoby, ogólnie rzecz ujmując, ze wschodu. A przecież w czasie królowej Jadwigi to była Rzeczpospolita i ta Rzeczpospolita reprezentowała określone wartości, które łączyły nas wszystkich. To była służba, to była najjaśniejsza Rzeczpospolita. Ostatnim takim gestem mocy Rzeczpospolitej, ostatnim gestem mocy Rzeczpospolitej to jest przecież bitwa pod Wiedniem. 83 rok. Więc w zasadzie te wartości, które zaprezentowała w swojej myśli politycznej ta młoda osoba, królowa Jadwiga, prowadziły osoby aż do 11-12 września 1683 roku. Gdzie my stanęliśmy w obronie wartości europejskich. Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita stanęła w obronie wartości europejskich. A aktualnie przez działalność Prawa i Sprawiedliwości my jesteśmy w opozycji myśli czy wartości europejskich. Dlaczego nie mamy wpływu na tworzenie tych wartości i obronę wartości europejskich? Dlatego nie mamy wpływu na to, że osoby, które chcą, myślą tak, że jeżeli będą dużo mówić o wartościach europejskich, to ktoś musi przyjąć te wartości europejskie. Problem się sprowadza do tego, żeby wartości służby, wartości dobra, wartości pozytywnego języka, to chyba do dobra to każdy chce dołączyć, do dobrych wartości. Taka jest natura ludzka, że każdy chce być, mieć spokój, chce być dobrym, chce być dobrym dla drugiej osoby. Natomiast klasa polityczna skazała społeczeństwo na taką sytuację, że my udajemy, że jesteśmy dobrzy. Że my udajemy, że jesteśmy biedni. I dlatego my chcemy rządzić, bo my jesteśmy biedni. Dla nas pieniądze to się nie liczą. My musimy, słuchajcie, wy macie wykonywać funkcje za darmo. Wasza praca to nie może być nagradzana. A co więcej, pozyskiwanie tej władzy odbywa się na zasadzie rozdawania, czyli rozkładania państwa. Czyli w zasadzie debata polityczna sprowadza teraz do tego, kto więcej zła zrobił, a kto mniej zła zrobił, kto więcej da, czy kto będzie w stanie przekupić elektorat. Do tego się sprowadza debata publiczna. Dlaczego my na to pozwalamy? Czy my jesteśmy osobami, którzy
nie mogą samodzielnie podjąć wnioskowania na ten temat? Dlaczego mamy przyzwalać na taki konkurs? Kto więcej, jak to mniej zła zrobił i kto ile więcej da, żeby kupić tą władzę, utrzymać, żeby móc kogoś bardziej pozamykać, czy więcej rozliczyć, nawet między sobą już się rozliczają. Nawet nie ma, nie, doszło do takiej sytuacji, że już są formułowane zarzuty między sobą. Czyli nie to, że ktoś tam działa inaczej niż inni działają, tylko dlatego, że powstało być może jakieś zagrożenie w ramach swoich tam interesów i dlatego te osoby w ramach swoich ugrupowań należy wyeliminować, więc trzeba ich zatrzymać, trzeba wywieźć do Tarnobrzega i rozliczyć w postaci sankcji, żeby wyłączyć z debaty publicznej. Akurat byłem w sądzie w Tarnobrzegu wtedy, kiedy był rozpoznawany areszt Bartłomieja M. I usłyszałem na korytarzu, że w zasadzie jest problemy kadrowe, to dziennikarze, miałem sprawę tam o godzinie 10, reprezentowałem swojego klienta, natomiast o godzinie po mojej sprawie był rozpoznawany wniosek prokuratora o areszt dla osób, które zostały doprowadzone do więzienia. Więc dla mnie było to niepojęte wydarzenie. Dlatego że dziennikarze mówili, że są problemy kadrowe, dlatego że większość pracowników, czy dużo osób, które sprawują funkcje w wymiarze sprawiedliwości w Tarnobrzegu, no, na zasadzie delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości są członkami, no, wykonują pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Więc problem się sprowadza, dlaczego akurat Tarnobrzeg został wybrany do tego, żeby tam był rozpoznawany areszt w tej sprawie. A dlaczego nie Szczecin? Dlaczego nie Kielce? Dlaczego nie Wrocław? Który z dziennikarzy zapyta po prostu, dlaczego akurat Tarnobrzeg nad Wisłą? Odpowiedź jest sama w sobie. Dlatego, że to jest takie miejsce w Polsce, że prokuratura rejonowa, prokuratura okręgowa, sąd rejonowy, sąd okręgowy jest w jednym budynku. Może taka jest odpowiedź. Czyli sterowanie w dalszym ciągu, zresztą ja nie wiem, czy sterowanie, kto tutaj steruje, jest po prostu, samej ale, jest, ale jest taka sytuacja. Dlaczego nikt nie zastanowi się nad takim zjawiskiem? I dlaczego mamy w ogóle nie podjąć tej debaty na temat tego aresztu? Żeby tutaj zostały wyjaśnione okoliczności związane z tym zdarzeniem, które stało się zdarzeniem politycznym. No tak, ale to są już takie zawisłości stricte czasowe i na czasie. Tutaj nie chciałbym dalej w to wchodzić, bo to dzisiejsze spotkanie ma zupełnie inny cel. Chodziło tutaj o 47 rok oraz 2019. Ale ja tu jeszcze może powiem jedną sprawę. Proszę Państwa, ten dekret prezydenta z 1939 roku nikt nie został uchylony i on jest nadal aktualny. Może powiem dlaczego. Otóż Polska nadal jest w stanie wojny z Niemcami i dam przykład. Pan premier Mazowiecki na spotkaniu z kanclerzem Kohlem chciał zawrzeć pokój. Niestety nie mógł zawrzeć, ponieważ Kohl odmówił, uzasadniając to tym, że Polska ta nie ma zachowanej ciągłości konstytucyjnej i tylko ten akt kapitulacji może podpisać prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej. To tak na tyle. Proszę Państwa, na pewno coraz częściej będziemy spotykać się, będą konferencje. Konferencje będą takie, jakie powinny być, przede wszystkim merytoryczne. Będziemy zapraszać różnych ludzi,
na te spotkania, aby była polemika, bo jeżeli my nie jesteśmy zapraszani do telewizji publicznej, bo nie możemy być, jak to media określiły, z uwagi na nakazy swoich zwierzchników, więc będziemy... Sami to, siebie zapraszać. To będziemy, tak właśnie, i będziemy to robić u nas. Będziemy zapraszać do nas. Proszę Państwa, mówi się o mowie nienawiści. Ja odpowiem tak. Tak, to co dzisiaj ja powiedziałem odnośnie tej telewizji, to jest mowa nienawiści do II Rzeczypospolitej Polskiej. Pytanie tylko, dlaczego ktoś może zadać, a ja odpowiem. Z uwagi na zagrożenie, boją się ujawnienia tej całej prawdy, którą myśmy ujawnili już. Ale to jeszcze nie wszystko. Zresztą jest takie powiedzenie, prawda sama się obroni, ale zobaczcie Państwo, kto nami rządzi. Jeżeli ja powiedziałem kiedyś, że podatek ten, który mamy, podatki narzucone, one są stanowczo za wysokie, to tam była jakaś kombinacja, aby zmniejszyć. A ja mówię, że podatek powinien być obrotowy. Jeden podatek obrotowy. Co to daje? To daje kilkakrotnie większy przychód do budżetu Skarbu Państwa, aniżeli dzisiaj. I nie będzie tych afer z łapówkami, z VAT-owskimi, akcyzyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Tego nie może być. I druga Rzeczpospolita Polska na pewno zmieni sprawy prognoz podatkowych, bo tak musi być. Skończą się wszystkiego rodzaju kanty. A proszę zauważyć, cała Unia Europejska i nie tylko przeniosą swoje finanse, działania biznesowe, gdzie do Polski. Do Polski i on będzie 1-5% załóżmy, prawda? To trzeba jeszcze wyliczyć w pewien tam rozsądny sposób. No i trzeba zrobić stan bilansu państwa. Dzisiaj bilansu państwa nie ma. Tak jak powiedziała jedna z polityków, pani Bieńkowska, powiedziała wyraźnie, że bilans się robi według zapotrzebowania. No i tak to się dzieje, proszę Państwa, dlatego nie wiadomo, co w tym państwie w ogóle tak naprawdę jest. Wiemy, że gospodarki nie ma, nie można dzisiaj mówić o tych sprawach. Ja bym chciał na tym zakończyć, ponieważ przedmiotem było spotkanie, tak jak powiedziałem wcześniej, i dziękuję Państwu za uwagę. Proszę słuchać wywiadów naszych i zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.